spięcie było delikatne. Ale mam nadzieję, że dalej będzie już ok, wszystko jest w porządku, tak jak być powinno. Będę miał wsparcie. Cieszę się z tego powodu bardzo ogromnie, naprawdę. I mam nadzieję, że Łukasz, doskonale znany w Toruniu. Słuchajcie, ci, którzy znają Łukasza, doskonale o tym wiedzą, że nikt tak nie bije żółwika jak Łuki. Naprawdę. Robi to niesamowicie. Łukasz Męc, gorące brawa. Witam serdecznie, przepraszam na drobne opóźnienie. Mieliśmy niedociągnięcia organizacyjne i logistyczne przeciwności, ale... Ale my tutaj nie. Po drodze, jak rozumiem. Patrol policji go zatrzymał, to są te niedociągnięcia pewnie organizacyjne. Niestety, tak to moja karma. Speedway Night mamy dzisiaj w Kaktusie, tak więc się pościgamy trochę na parkiecie potem. Rozpoczynamy te zawody w takim razie. A żeby zawody się rozpoczęły, to musi być co? Tak zwana... Prezentacja chyba. Prezentacja. Czy jesteście na to gotowi? Czuję się ojcem jego sukcesów, naprawdę. Troszeczkę tak jest. Aż tak. Bo to ja, słuchajcie, pomagałem mu wyprowadzać jego motorynkę z piwnicy. Od tego zaczynał. Ona była, pamiętam, czerwona, on tego nie wiedział, bo nigdy mu o tym nie mówiliśmy, ale jak my mu tej motorynki zazdrościliśmy, słuchajcie, naprawdę. Powitajcie bardzo gorąco, panie i panowie, owacja na stojąco, Robert Kościecha! Jest tam, jest tam i dzisiaj. Zapraszamy tutaj, no. Naprawdę, byłem świadkiem tego, jak rodził się jego wielki talent. Nie ma Roberta, no. A tutaj jest Robert. Buziaki, proszę bardzo, i prezenty. Robert Kościecha dzisiaj ścigał się w Toruniu, tutaj się wychował. Pamiętam także, jak zdawał na licencję. Motorynki niestety odznać nie chciał. Pamiętasz tę motorynkę? Powiedz lepiej, jak na niej jeździłeś. A za mnie to nie pojeździłem. To było świetne. Gorące brawa, Adrian Miedziński, kolejna gwiazda dzisiejszego spotkania. Gorące powitania. Śmiało, śmiało, Adrian, nie wstydź się, zapraszamy tutaj. Wszyscy na ciebie czekają. Jest Adrian. Witamy serdecznie. Powitanie od Blue Kaktusa i upominki. Całus od szefowej. I ukrywam, że do torby zaglądałem, upominki są naprawdę fajne. My też chcemy zdjęcie z Adrianem. Takiego jeszcze nie mamy. Powitamy. Marta dzieje naprawdę bardzo głośno. To jest nowy kapitan toruńskiego zespołu. Pochodzi z Australii, słuchajcie. Pochodzi z Australii, ale jego drugim domem jest Torun. Mieszka w Toruniu, mieszka również na Gold Coast. Przepięknym miejscu na świecie, ale sercem jest zawsze z Toruniem, którym się wychował tak naprawdę. Ryan Sullivan, please join us here. Bardzo dobra dla Ryana oczywiście. Nowy kapitan Toruńskiego Uniwersytetu w sezonie 2011. Cześć, jak się masz? Bardzo dobrze. Wszystko w porządku? Bardzo dobrze powiedział, nie? Czy wszyscy to słyszeli? To może w takim razie z Ryanem i Łukasz, spróbujmy. Krótki kurs języka polskiego, nauka języka polskiego. Co spróbujemy? Cześć! Mam na Polish for your friends here. Hey, not wrong! Not wrong! I think that's the key word, it's actually. Okay. What can we say? The season is done and the full throttle is on? I'm happy to be here. Tak naprawdę cieszę się, że ten sezon mamy już za sobą, skończyliśmy go z medalem, to jest najważniejsze. Cieszę się, że mogę być wśród was, bo oczywiście Toruń jest szczególnym miejscem w moim sercu. Ryan Sullivan. Raz jeszcze gorąco oklaski dla Ryana. Niesamowity fighter, niesamowite serce zostawia w każdym wyścigu i w każdym meczu. To było piękne, naprawdę. Nowy kapitan. Wasz nowy kapitan, dokładnie. Wczoraj na specjalnej konferencji prasowej Ryan Sullivan za te wszystkie zasługi został wybrany nowym kapitanem Krzyżaków. Już w objęciach kibiców toruńskiego Unibaxu. Cieszymy się ogromnie. Idziemy dalej. Poprosimy kolejnego zawodnika. A będzie to także wychowanek Apatora, bo nie może być inaczej. I ostatnio zakończył swoją karierę pewnym turniejem. Nie udawało się wcześniej, tych terminów było chyba około 5 albo 6. Ja wiem dlaczego. Naprawdę wiem dlaczego. To był znak z niebios, które to niebiosa krzyczały: Jacek, kurde, nie rób tego! Jeszcze nie teraz! Jacek Krzyżania! Indywidualny mistrz Polski z roku 97. Jacek Krzyżania, zapraszamy tutaj do nas, Jacku. Na jego końcu jest tyle sukcesów, że co niektórzy zawodnicy mogą mu tego tylko pozazdrościć.
na tej zazdrości może się skończyć. Witamy Ciebie, Jacku, bardzo. Tu jesteśmy. Hello. Forma jak zwykle znakomita. Podziękowania od szefowej klubu oczywiście. Jacku, witamy wśród nas. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy Cię oglądać, mimo że zakończyłeś oficjalnie karierę. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Posłużę się cytatem, Jacku, mogę? Dobrze? Zanim cokolwiek powiesz. To jest cytat. Czuję się wspaniale i to nieprawda, że kończę zamazane. 40, nieważne. Mam 22, powiedział Jacek Krzyżaniak i tak też wygląda. Tak więc chciałem powiedzieć, żebyśmy powitali obiecującego juniora Unibaxu, 22-letni Jacek Krzyżaniak, gorące oklaski.